Radnik karmienia piersią według zaleceń Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii i Hepatologii Żywienia Dzieci. Tutaj Jadna Mikolska, profesor dr Johanna Szejewska, dr medycyny Andrea Haorba, prawdopodobnie inżynier Anna Kanieńska. Jeszcze spis treści i jedziemy w prowadzenie. Czy można poprzez odpowiednie żywienie w czasie ciąży lub po urodzeniu dziecka, czyli w ciągu 1000 pierwszych dni życia, zaprogramować jego przyszłość? Zwiększyć możliwość intelektualne dziecka? Skutecznie zapobiec otyłości, nadciśnieniu, cukrzycy, celiaki, alergii, nowotworom, wzburzeniem układu krążenia? Współczesna wiedza pozwala szerzej spojrzeć na rolę diety i pożywienia w pierwszym okresie życia. Dieta ciężarnej, a potem karmiącej matki, posiłki dostarczane dziecku w pierwszych latach życia i wielkości dobór składników to nie tylko kwestia kalorii pozwalających dziecku na procesy strastania i dojrzewania, lecz także narzędzie służące do programowania całego jego rozwoju, procesów metabolicznych oraz zdrowia w życiu dorosłym. Pisząc pierwsze 1000 dni, wskazujemy na okres życia kluczowy dla tych interakcji, stwarzający pierwszą niepowtarzalną szansę na kształtowanie zdrowia dziecka w przyszłości. 1000 pierwszych dni życia to wyjątkowy czas, który ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju oraz zdrowia dziecka teraz i w następnych latach. Zwykle nie potrafimy myśleć o najmłodszym dziecku w oderwaniu od matki, chroniącej je w okresie ciąży, karmiącej piersią w pierwszych miesiącach po porodzie. Faktycznie organizm kobiety przygotowuje się nie tylko do ochrony dziecka podczas życia płodowego, czy także do opieki nad nim przez najbliższe miesiące po urodzeniu. Piersi kobiety są gotowe do wytwarzania mleka już 12 tygodni przed porodem. Eksperci zgodnie zalecają, aby przez pierwsze 6 miesięcy życia dziecko było karmione wyłącznie mlekiem matki. Funkcjonujemy jednak w znacznie szerszym kontekście. Mamy obok rodzinę, partnera, babci i dziadków, cioci i wujków, przyjaciół i sąsiadów, położnych i lekarzy. Środowisko, do którego należymy i ma ogromny wpływ na samopoczucie matki i dziecka, komfort, realizowanie nowych zadań oraz kwestie żywieniowe. Karmienie piersią wydaje się sytuacją intymną. Może dlatego uchodzi za relację zastrzeżoną dla matki i dziecka. Tymczasem mądre, codzienne wsparcie otoczenia jest warunkiem koniecznym powodzenia tego prostego z pozoru układu. Karmienie piersią jest wyjątkowym darem, jaki matka może ofiarować swojemu dziecku. Należy jednak pamiętać, że zwłaszcza w początkowym okresie wytwarzanie pokarmu wiąże się z przemianami hormonalnymi, te zaś z reakcjami układu nerwowego i kondycją psychiczną matki. Wiele kobiet doświadcza poczucia winy, jeśli karmienie piersią przychodzi im z wysiłkiem, ale właśnie gotowość do podjęcia tego wyzwania, pomimo różnych trudności i z miłości do dziecka, zasługuje na szczególny podziw. Każda z Was, młodych matek, codziennie będzie podejmować decyzję, czy kontynuować karmienie, czy je przerwać. Z karmieniem jest jak ze związkiem, który czasem przechodzi kryzysy, z relacją z przyjaciółką, której czasem masz dość, albo z pracą, w której ktoś cię czasem tak rozsierdzi, że masz ochotę trzasnąć drzwiami i nigdy tam nie wracać. Mimo to, kiedy popatrzysz wstecz, nie żałujesz żadnego dnia, w którym dałaś dziecku wraz ze swoim mlekiem porcję zdrowia i miłości. W większości przypadków zaniechanie lub wręcz niepodjęcie karmienia piersią jest spowodowane brakiem wsparcia w postaci mądrego doradztwa ze strony lekarza prowadzącego ciążę lub położnej środowiskowej, mitami na temat karmienia naturalnego wśród cioci ekspertek lub niedostateczną aktywnością otoczenia. Sytuacje, w których zaleca się odstawienie dziecka od piersi, są wyjątkowe. Większość z nich pozwala mimo pewnych ograniczeń na kontynuację karmienia mlekiem matki. Dlatego oddajemy do Waszych rąk kolejny poradnik, wierząc, że wiedza oparta na wiarygodnych badaniach i opiniach renomowanych towarzystw medycznych zapewni Wam lepszy start w roli matki i Waszym pociechom w roli zdrowych, szczęśliwych obywateli. Znajdziecie tu różnorodne aspekty karmienia piersią i jego zalety dla dziecka i matki, związane z nim problemy i sposoby radzenia sobie z nimi, a także praktyczne wskazówki. Książeczkę tę dedykujemy także Waszym najbliższym z prośbą, by troszczyli się o Was, wspierali misji żywicielek, a swoje życzliwe rady opierali na rzetelnych źródłach. Bogiem.